Orlen i parę innych spółek chwali się absolutnie rekordowymi zyskami. Może Tak. kapitalizacja spółek w porównaniu z 2015 rokiem nie jest nadmiernie imponująca, ale zyski są. Rzeczywiście niektóre podmioty czerpią potężne zyski z swojej polityki i sytuacji rynkowej, co dzieje się kosztem Polaków. No, jeżeli marże podmiotów, o których Pan wspomniał, rosną 5-6-krotnie, no to jest, odbywa się to czyimś kosztem. Państwo daje do i Polaków, brzydko państwo, mówiąc. Państwo rękami, a właściwie poprzez niektóre spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, wysysa pieniądze z w naszych... szczególności Orlen. No, w szczególności koncerny paliwowe, w szczególności spółki z sektora energetycznego. I to będziemy bardzo wnikliwie kontrolować, gdy dostaniemy do tego narzędzia.